A więc na początek taka jest ważna informacja, że 29 listopada będzie prezentacja już kolejki, tak, czyli kolejki Skyway na Białorusi. Każdy może tam osobiście oczywiście pojechać, a jeżeli ktoś oczywiście nie ma możliwości, no to na pewno będą z tego tytułu specjalne filmy i wideo. I jeszcze również dostałam dzisiaj informację, że nawet jeżeli ktoś nie wyrobi się na tego 29 listopada, to w tym momencie będzie można potem jeszcze tam pojechać po tym czasie i będzie można już zobaczyć, ponieważ już została jakby ukończona pierwszy etap realizacji tego prototypu, tej kolejki na Białorusi. Oczywiście to nie oznacza jeszcze, że ten całkowicie ten prototyp już został zrealizowany, ale jest to po prostu bardzo duży sukces i powinniśmy się z tego tytułu rzeczywiście cieszyć, tak? Ponieważ no, jest to bardzo ważny pierwszy etap tutaj został jakby zakończony. Tego 29 listopada nawet mają być naprawdę osoby takie bardzo ważne, są tam zaproszone. Będzie oprócz tego, że nawet mogą się pojawić jacyś tacy przedstawiciele rządów niektórych państw, tak, oczywiście te kraje, które podjęły współpracę ze Skywayem, to również pojawi się tam firma Aerocom, czyli jest to firma, która będzie już zajmować się realizacją taką docelową kolejki, czyli będzie już budować nie prototyp, bo wiadomo, prototyp to jest tylko dla sprawdzenia, jak to wszystko będzie działać, ale pojawi się również ta główna spółka Aerocom, która będzie już budować tą kolejkę, czyli będzie realizować kontrakty. Czyli to są bardzo ważne tutaj nowości, ale to jeszcze nie koniec nowości, ponieważ dużym sukcesem jest również to, że obecnie swój jakby akces do projektu Skyway zgłosiły Indie, czyli to oznacza, że po prostu również w Indiach będzie budowany Skyway. Jak wiadomo, no Indie to jest bardzo duży obszar i jest tam bardzo duży jakby no pole do popisu, ma duży Skyway. To tak właśnie z nowości. Również nowa informacja jest taka, że codziennie rejestruje się w tej chwili 3000 nowych inwestorów, czyli to oznacza, że firma ma bardzo duży napływ nowych inwestorów. I też oczywiście to też jest dla nas informacja ważna, ponieważ jak wiadomo udziały Skyway są ograniczone, czyli no trzeba się z tym liczyć, że w którymś momencie ta liczba akcji się skończy, tak? Oficjalnie w tej chwili był też komunikat, że koniec sprzedaży udziałów ma być w marcu, jednakże tak naprawdę nie wiadomo, bo jeżeli rzeczywiście taki duży jest napływ nowych osób, nowych inwestorów, to może się okazać, że ta sprzedaż udziałów będzie zakończona nawet wcześniej niż w marcu. Również jeszcze na wiosnę firma planuje wypuszczenie swojej kryptowaluty, czyli to musimy być też świadomi, będzie też taki po prostu, no nie wiem, czy wszystkie osoby tutaj wiedzą, co to jest kryptowaluta, ale po prostu jest to cyfrowy środek płatniczy i firma na giełdzie takiej kryptowalut również będzie miała swój taki, no to się tam nazywa coiny, tak, powiedzmy, ma swoją monetę taką inwestycyjną, która po prostu, jeżeli ludzie będą inwestować na tej giełdzie kryptowalut w tą monetę Skywaya, no to również pomoże to bardzo firmie się rozwijać, chociaż już w tej chwili naprawdę tak dużo rzeczy się dzieje, że powoli no nie nadążamy, tak? Ponieważ jeszcze mamy też takie informacje, że oficjalnie projekt Skyway został wsparty przez Radę Ekspertów przy Ministerstwie Transportu Federacji Rosyjskiej, przez Państwową Agencję Inwestycji i Prywatyzacji Białorusi, przez firmy konsultingowe z Australii oraz jeszcze Skyway uzyskał dwie dotacje ONZ, tak? Czyli widzicie, że naprawdę dużo się dzieje, coraz więcej tutaj podmiotów międzynarodowych jest w to wszystko zamieszanych i to jest oczywiście z korzyścią dla Skyway. Ja mam nadzieję, że 29 listopada, czyli to jest praktycznie no za chwilę, będziemy mieć więcej nowych materiałów, tak? Ponieważ będzie po prostu pokaz tej kolejki
i de facto będzie można już się tą kolejką przejechać, tak? Jeżeli ktoś oczywiście jest naprawdę taki, że chciałby wszystko zobaczyć na własne oczy, można się również będzie osobiście oczywiście przejechać, to rzeczywiście każdy na własną rękę, do miejscowości Morina Gorka, gdzie jest ta kolejka. Ale tak jak mówiłam, to jest tylko pierwszy etap, ponieważ pamiętajmy, że zakończenie tutaj tego prototypu na Białorusi będzie 2017 roku pod koniec. Prawdopodobnie, znaczy się nieprawdopodobnie, bo generalnie firma jak na razie realizuje wszystko zgodnie z harmonogramem, czyli wygląda na to, że jak najbardziej ukończą ten prototyp w 2017 roku, a już w tej chwili po prostu jest zrobiona tamta jedna część, taka pokazowa, którą będzie można już oglądać. I firma Skyway też nie zasypuje gruszek w popiele przysłowiowych, tylko cały czas podpisują kontrakty nowe na sprzedaż udziałów swojej firmy, tak? I również podpisują kontrakty wśród inwestorów, którzy chcieliby po prostu u siebie taką kolejkę Skyway zainstalować. Teraz nie wiem, czy tutaj mamy dzisiaj nowe osoby, ale tak w skrócie, jeżeli dla kogoś tutaj to, co mówiłam przed chwilą, jest niezrozumiałe, to powiem, o co w ogóle chodzi w tym projekcie. Generalnie będzie to realizowana kolejka strunowa, która, jak wiadomo, po prostu jest to rozwiązanie, które pozwoli na komunikację szybszą i bezpieczniejszą niż kiedykolwiek do tej pory. Do tego jest to transport bardzo ekonomiczny, czyli w porównaniu do innych środków transportu naprawdę przewyższa to, po prostu jest to lepsze rozwiązanie, ponieważ jest nie tylko tańsze, ale szybsze i bezpieczniejsze, tak? Więc po prostu pytanie, kto by nie chciał u siebie takiej kolejki zainstalować, tak? No oczywiście nie wiadomo, czy Polska będzie chciała u siebie coś takiego mieć, czy wyłożymy na to pieniądze, no ale sami widzicie, już coraz więcej krajów jest zainteresowanych. Przykład Indie, tak? Chcą mieć u siebie taką kolejkę, tak? Na przykład kolejne państwa, Amerykanie, również robiono wśród nich badanie i byliby zainteresowani taką powietrzną gondolą, która zawiozłaby ich przykładowo z Manhattanu na Brooklyn, kiedy są w Nowym Jorku największe korki. W tym momencie ułatwiłoby to bardzo rzeczywiście ten taki transport w mieście, tak? Czyli tą komunikację miejską. I pamiętajmy, jest ona dużo, dużo tańsza budowa tej kolejki niż budowa autostrad oraz metro. Czyli jeżeli koszt jednego kilometra autostrady budowa kosztuje 10 do 15 milionów dolarów, to pamiętajmy, że Skyway jest dwa razy tańszy, ponieważ kosztuje od 3 do 5 milionów dolarów. Również konkurencja, czyli taka kolejka, którą robi firma Tesla, tak? To się nazywa Hyperloop, ta kolejka. Ona jest dużo droższa niż Skyway, także de facto na razie Skyway nie ma konkurencji, a już co chwilę podpisują kontrakty na instalację tych kolejki w kolejnych państwach. Oczywiście za chwilę do tego przejdziemy, że samo podpisanie takiej wstępnej umowy z danym państwem, to wiadomo jeszcze jakby ma pewne jakby efekty, ale no wiadomo, że to nie jest jeszcze to, o co nam chodzi, bo te kraje muszą po prostu zainwestować w ten projekt, czyli oni zainwestują, na przykład Unia Europejska była już zainteresowana i te inne kraje wtedy, kiedy zobaczą ten prototyp. Ale właśnie chcę to Wam powiedzieć, że jeżeli tego 29 listopada będzie już takie poruszenie, takie zainteresowanie wśród tych inwestorów, którzy się tam zgromadzą, a mają być również przedstawiciele różnych rządów, to mogą już zacząć u siebie też budować te kolejki, tak? Chociaż, po prostu na to oni czekali, tak? Na pokazanie tego prototypu, a w tej chwili, jak wiemy, już pewna część tego prototypu jest ukończona, więc trzymajmy kciuki jak najbardziej za tego 29 listopada, kiedy będzie pokaz tej kolejki. I w tej chwili prototypy budują się nie tylko na Białorusi, ale również w Australii. Tak jak mówiłam, że teraz Indie są zainteresowane tym projektem, to również wcześniej Słowacja była tym zainteresowana.
Także teraz pytanie jest takie, w jaki sposób Ty możesz na tym projekcie zarabiać, bo jak widzicie, dzieje się tutaj ostatnio naprawdę niesamowicie dużo i tak naprawdę od tych targów międzynarodowych transportu, które były we wrześniu, czyli InnoTrans, to projekt rozwija się coraz szybciej, czyli chyba widać, że te targi jednak nie poszły na marne, ponieważ zaprezentowano tamten projekt, no i odniosło to w tym momencie rzeczywiście sukces i daleko za tym po prostu, za tą prezentacją poszły konkretne tutaj działania, tak, ponieważ firma nabrała po prostu rozpędu. Chciałabym powiedzieć, że jeżeli Ty się decydujesz na to, żeby dzisiaj wykupić te udziały, to ja uważam, że jesteś w tym momencie właściwą osobą na właściwym miejscu, ponieważ no, jeżeli olejesz ten temat, powiesz, że on Cię nie interesuje, okej, ja to rozumiem, no ale zastanów się lepiej, bo jeżeli w polskich mediach niedługo będzie już głośno o tej kolejce, to może być już za późno na zarobek. Zwłaszcza, że przypominam to, co mówiłam wcześniej, zakup tych udziałów będzie prawdopodobnie możliwy tylko do marca, a może być nawet, że wcześniej już te udziały się po prostu skończą. Po marcu, po miesiącu marcu ma również być uruchomiona możliwość wykupu akcji nie tylko przez prywatnych inwestorów, ale również przez takie korporacje, tak? Czyli jeżeli korporacje wejdą i zainwestują tutaj w ten projekt, to może to naprawdę jeszcze wszystko przyspieszyć. Teraz w skrócie, dla osób, które w ogóle są pierwszy raz, nie wiedzą, kto się za tym kryje, no to chciałam powiedzieć, że właścicielem jest tutaj Anatolij Junicki, wynalazca, geniusz, tak? Bo jeżeli ktoś wynalazł 140 wynalazków, no to ja uważam, że to jest geniusz. Leszek już pyta, Natalia pyta, czy nagrywam? Tak, nagrywam. Leszek pyta, czy wiadomo, ile zostało do końca tych akcji. No, liczba akcji jest ograniczona, tak, więc cieszę się, że na to zwróciłeś uwagę. Generalnie 400 miliardów, tak, to jest tutaj orientacyjna ilość udziałów, ale ile zostało w tej chwili, nie wiem, tak? No, nie jestem osobą tutaj decyzyjną w tym projekcie, tak? No, nie jestem właścicielem, więc nie wiem. Wiadomo, że firma ma połowę swoją udziałów, a połowę mamy my, tak? Czyli de facto jakby, pula cały czas się tutaj po prostu tych udziałów zmniejsza, ale nie jesteśmy w tej chwili konkretnie w stanie powiedzieć, ile ich jeszcze zostało. Tutaj chciałam jeszcze powiedzieć o kolejnej osobie, która ma niebagatelny wkład w rozwój tego projektu, Wiktor Baburin. On właśnie koordynuje budowę tego prototypu na Białorusi. Akurat miałam przyjemność go poznać osobiście. Bardzo fajna, ciepła osoba. I nie uchylał się też od trudnych pytań, tak? Bo oczywiście to, co nas najbardziej interesuje, no to ja się nie dziwię. Wszyscy się pytają, a kiedy będą z tego jakieś pieniądze? Oczywiście, no, to jest uzależnione od tego, kiedy firma zacznie podpisywać te kontrakty, ale to nie mogą być takie kontrakty wstępne, jak w tej chwili, bo w tej chwili już są podpisane te kontrakty, ale one są bardzo wstępne, tak? Muszą być konkretne kontrakty na sprzedaż kolejki. I że po prostu inne te, na przykład rządy innych krajów się decydują, tak, chcę to u siebie zainstalować. No i oczywiście wiadomo, że za tym idą konkretne jakby tutaj działania, ponieważ po prostu wtedy kolejne państwa dają pieniądze na budowę u siebie tej kolejki, no i my wtedy też z tego tytułu mamy określone korzyści. Tutaj jeszcze jest mowa o innej osobie, która ma bardzo duży jakby wkład w rozwój tego projektu, jest to Rod Hook. Również poznałam go osobiście. On akurat zajmuje się budową tej kolejki na Australii, gdzie jest również budowany prototyp i do końca roku 2018 ma być zbudowany. Tutaj jeszcze chciałam tylko nadmienić, że tak naprawdę bardzo wiele osób znanych już inwestuje w ten projekt. No może dla nas to nie są osoby znane, bo to są osoby z Rosji, ale są to również politycy, ekonomiści i nie jest to byle kto, czyli to nie są osoby, które po prostu, no myślę, że to są osoby, które mają coś do powiedzenia i znają się na przykład na gospodarce i widzą w tym projekcie bardzo duży potencjał, taki jak sam, jaki my zobaczyliśmy. Chciałabym tutaj jeszcze nadmienić, że oczywiście były targi transportu, na których osobiście również byłam we wrześniu, ale to już jeżeli śledzicie ten projekt, to pewnie widzieliście. Mamy mnóstwo wideo, mnóstwo zdjęć, mnóstwo filmów.
tak naprawdę firma odniosła na tych targach bardzo duży sukces, a w tej chwili po prostu sami widzimy, co się po tych targach dzieje, tak? Bo ja jestem, szczerze mówiąc, zaskoczona tym faktem, że już 29 listopada oni chcą zaprezentować ten prototyp, tak? Oczywiście to jeszcze nie jest cały prototyp, ale jestem, szczerze mówiąc, w szoku, ponieważ wcześniej cały czas było mówione, że do końca roku 2017 dopiero będzie to pokazywane kolejnym osobom, a w tej chwili już szykuje się tam naprawdę, że tak powiem, gruba impreza 29 listopada, więc to jest dla nas bardzo dobra informacja, więc te osoby, które mają zakupione dużo udziałów, mogą tylko się cieszyć, a te osoby, które jeszcze nie mają odpowiedniej ilości udziałów, no to mogą oczywiście jeszcze dokupić, póki jest jeszcze korzystna cena tych udziałów, tak? No i w tej chwili musimy sobie jeszcze jedną rzecz ważną uświadomić. A konkretnie, przecież firma tak naprawdę mogła podzielić wszystkie akcje pomiędzy głównych inwestorów i nie sprzedawać tych udziałów takim osobom jak my. Zarobiłyby wówczas tylko grube ryby, a nie mali inwestorzy, tak? Ale no jak wiadomo, że kiedy zaczynali, no to lekko nie było. I tak naprawdę takie grube ryby, no to nie za bardzo mieli nawet z jakim tematem do nich uderzać. Po prostu zaczęli od zwykłych ludzi, tak? Wśród zwykłych ludzi na początku była prowadzona zbiórka. Osoby, które po prostu były otwarte na nowe takie projekty inwestycyjne, dały po prostu na start tego projektu, dały pieniądze. Oczywiście zbiórka zaczęła się tutaj 3 lata temu, ale sam projekt już jest realizowany od 39 lat, tak? Także to też świadczy o wielkiej determinacji twórcy, który realizuje ten projekt. I pamiętajmy, że po prostu jeżeli ktoś wykazuje się taką determinacją, moim skromnym zdaniem, żeby już przez 40 prawie lat coś robić, no to po prostu ten projekt według mnie musi wypalić, ponieważ no jeżeli ktoś coś robi przez 40 lat, no to chyba zrobi wszystko, żeby dopiąć swojego celu, tak? Oczywiście bardzo wiele osób pyta, jakie tu jest ryzyko inwestycyjne. No oczywiście ryzyko jest zawsze w każdym projekcie biznesowym, do którego wchodzimy, ale tutaj musicie zauważyć, że to naprawdę zaczyna się na coraz większą skalę rozkręcać i tego już tak naprawdę nie bardzo, nie można będzie tego po prostu już zatrzymać, ponieważ zbyt dużo podmiotów jest w to zaangażowanych, więc ja uważam, że ryzyko w tej chwili 1 dolar dostaniemy 200 akcji, z kolei 3 lata temu za 1 dolar dostawaliśmy 2500 akcji, więc widzimy, że ta kapitalizacja tutaj postępuje, czyli oczywiście ktoś może powiedzieć tutaj i poda oczywiście słuszny argument, że jeszcze spółka nie jest tutaj na giełdzie, więc w jaki sposób możemy mówić o wartości tych akcji? No jest to wartość orientacyjna, numer papierów wartościowych, czyli tak zwany EZIN i również ma pozwolenie na przedsprzedaż udziałów, ponieważ jest spółką akcyjną, tak? Czyli to jest odpowiedź, gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, czy w tym momencie może ona sprzedawać takie akcje. No jak najbardziej może. Więc w tej chwili jeszcze chciałam powiedzieć, jeżeli ktoś się martwi, że kupił dużo udziałów, nie wie, czy dobrze zrobił, no to proszę po prostu niech się zastanówmy się wspólnie, tak? Czy to jest dziwna sprawa?
Mam nadzieję, że teraz już jest ok, tak? Przepraszam, na chwilkę mi tutaj zerwało połączenie. Dobra, to wracam w takim razie do tematu. A więc tak, to co mówiłam wcześniej, czyli jeżeli polska spółka weszła na giełdę po cenie 312 zł za jedną akcję, no okej, ktoś powie, to był akurat rekord na polskiej giełdzie, ale tak było, to dlaczego międzynarodowa firma nie miałaby wejść po cenie 1 dolar jedna akcja? Także jak najbardziej jest to cena realna. I teraz pytanie, kiedy my dostaniemy właśnie te swoje pieniądze, tak, na to, co, na co cały czas oczekujemy, bo tak naprawdę zarabiamy 5000% przebicia, czyli musimy sobie to uświadomić, że z każdej zainwestowanej złotówki otrzymujemy 5000 złotych zwrotu. Czyli wydaje mi się, że jest to, no naprawdę, że tak powiem, szalenie korzystna oferta i należy po prostu z tego skorzystać, tak? Jeżeli ktoś oczywiście no, chce zarobić takie pieniądze. I jeszcze bardzo ważna jest sprawa taka, że po wejściu na giełdę, czyli to, na co my wszyscy czekamy, będzie można odsprzedać wszystkie posiadane akcje firmie lub też otrzymywać dywidendy, nawet dożywotnie, z tego tytułu, że je po prostu posiadasz. I teraz ostatnio też miałam tutaj na webinarze pytania, jaka będzie wartość tych dywidend, tak? Osoba, która, nie wiem, czy tutaj dzisiaj akurat jest, Janusz, ale osoba, która powiedziała, że siedzi bardzo długo na giełdzie i chyba kilkadziesiąt lat na giełdzie po prostu działa, powiedziała, że zawsze dywidendy są wypłacane rocznie, a nie miesięcznie i że to jest 20% rocznie od zysku, który wypracuje firma. Czyli 20% rocznie od zysku, który wypracuje firma i że taki jest po prostu standard światowy. Czyli jeżeli ktoś pyta, jaka będzie wartość tych dywidend, to mamy tutaj odpowiedź. Oczywiście będzie też to te dywidendy powiązane z ilością akcji, które posiadamy, czyli wiadomo, że jeżeli im więcej posiadasz akcji, tym będziesz miał większy zarobek w tych udziałach, tak? Czyli to jest nowa informacja, bo po prostu bardzo się cieszę, że też jesteście na tych webinarach i jeżeli osoba, która siedzi tyle lat na giełdzie, mówi mi, że taki jest standard światowy, że zawsze te dywidendy są wypłacane rocznie, jest to 20% od zysku, no to w tym momencie jest to dla nas bardzo ważna informacja. Ale tak czy siak uważam, że 20% nie jest złe. Oczywiście, jeżeli ktoś nie będzie chciał czekać tutaj na te dywidendy, może odsprzedać też wszystkie udziały od razu, tylko wtedy, kiedy firma wejdzie na giełdę i zrobi to po tej cenie akcji, po jaką firma na przykład wejdzie na giełdę, tak? Bo zawsze jest ta initial public offer, czyli pierwsza publiczna oferta, kiedy spółka wchodzi na giełdę. Teraz jeszcze takie pytanie. Jeżeli są tutaj dzisiaj osoby, które nie mają jeszcze konta, chciałyby tutaj dołączyć, zarejestrować się, no to oczywiście jak najbardziej zapraszamy. Skontaktuj się ze sobą, która Cię tutaj zaprosiła i zarejestruj się. Sama rejestracja jest bezpłatna i dostajesz gratis jeszcze 100 udziałów. Także warto to zrobić, ale oczywiście jeżeli no naprawdę ktoś myśli na poważnie o tym projekcie, no to warto oczywiście jednak te udziały kupić. Teraz tak krótko, że chciałam tutaj nadmienić tylko o programie partnerskim. Jeżeli chodzi o wypłaty z programu partnerskiego, to można już realizować wypłaty teraz. Tak naprawdę, no ja uważam, że jeżeli sam wierzysz w ten projekt, to nie powinieneś mieć żadnego problemu, żeby kolejne osoby tutaj zaprosić, zwłaszcza, że pamiętajmy, praktycznie no niedługo te udziały się skończą, czyli tak naprawdę to jest ostatni dzwonek, no mamy w tej chwili listopad, końcówkę listopada, grudzień wiadomo, że to jest taki okres, że dużo osób już tam robi przedświąteczne przygotowania i tak naprawdę styczeń, luty, no i marzec może być już koniec tych udziałów, więc jeżeli chcemy komuś pomóc, lepiej powiedzieć innym o tym teraz,
Jeżeli ktoś nie dostał jeszcze ode mnie takiego systemu do zapraszania na tak zwanym automacie w języku polskim i angielskim, który będzie reklamował Twój link, to wystarczy się do mnie zgłosić. Mam takie systemy przygotowane, sama z nich korzystam, więc jest to bardzo fajna, skuteczna forma promocji tego projektu. Teraz jeszcze powiemy coś o tym, jakie tutaj mamy pakiety ratalne. W tej chwili mamy najpopularniejsze pakiety: $25 miesięcznie, $50 miesięcznie, $100 miesięcznie, $200 miesięcznie, $300 miesięcznie. To są takie standardowe pakiety. Z tym, że pamiętamy wcześniej, przed zmianą tutaj dyskontu, były inaczej trochę zasady, inne na tych pakietach. Teraz mamy nowe zasady. Więc tak, kiedyś było coś takiego, że jeżeli opłaciłeś dwie raty za jednym zamachem, dostawałeś bonus. W tej chwili tego już nie ma. Jest to tylko na tym pakiecie różowym, czyli na tym pakiecie 75 tysięcy udziałów. Jeżeli tam opłacisz dwie raty za jednym zamachem, czy nawet jeżeli opłacisz je w przedziale czasowym nie większym niż miesiąc, to dostaniesz bonus 24 tysiące udziałów. A przy tych mniejszych pakietach już to po prostu nie obowiązuje, czyli tam, żeby dostać bonus, trzeba zaprosić minimum 3 osoby na pakiet $25, tak? Oczywiście, jeżeli masz wykupiony pakiet zarezerwowany przed zmianą dyskontu, to obowiązuje stara zasada, że opłacasz dwie raty i masz bonus. Teraz jeszcze tutaj dwie osoby, chyba jesteś pewna, Natalia, bo ja z tego, co patrzyłam, to były trzy osoby, ale chyba, że coś się tam pozmieniało. Za chwilkę się może zaloguję na Skyway i to sprawdzę, tak? Chyba, że Natalia, jesteś pewna, tak, że mogą być dwie osoby, bo ja to właśnie ostatnio sprawdzałam, ale... Dobrze byłoby to jeszcze sprawdzić. No tam zawsze jak się zalogujemy, to tam po prostu przy tych pakietach pisze, tak? Jaki jest warunek, żeby uzyskać dany bonus. Dobra, ja tu się też zaloguję jeszcze w międzyczasie. A tutaj Wam powiem, że mamy również oczywiście pakiety jednorazowe. Jeżeli ktoś się nie chce bawić w raty, no to oczywiście można też zakupić pakiet jednorazowo. Bo pamiętajmy, że jeżeli ktoś nie opłaca rat w terminie, to w sumie, wiadomo, tutaj windykacja nie dzwoni, tak, nic się takiego w sumie nie dzieje, ale może być tak, że jeżeli przekroczymy na przykład tam 10 dni czy więcej z opłatą raty, bo oni sobie automatycznie nic z Twojej karty nie będą pobierać, to pakiet zostanie anulowany, tak? Czyli o tym, że tak powiem, trzeba tutaj pamiętać. Już sobie tutaj weszłam na swoje konto i chciałam zobaczyć na temat tych bonusów, ale teraz tego nie mogę coś właśnie, że tak powiem, znaleźć, tak? O, tak, Natalia ma rację, oczywiście, jak zwykle. Ja tutaj zobaczyłam, że dwie osoby, ty masz, Leszek, informację, że trzy osoby, to nie wiem, przy którym pakiecie, tak? Ja właśnie sprawdziłam na pakiet $25, żeby dostać bonus. Pisze, że dwóch nowych inwestorów i na tych innych pakietach też widzę, że jest zawsze dwóch nowych inwestorów. Dobra, no to mamy dobrą informację. Dwóch. Ok. Teraz lecimy dalej. Mamy jeszcze pakiety na dziecko. No są one naprawdę bardzo korzystne, ponieważ jeśli sobie porównamy pakiet za $50 tutaj miesięcznie z pakietem za $65 miesięcznie, to widzimy, że pakiet za $65 miesięcznie ma dwa razy więcej udziałów, tak? Czyli jest dużo bardziej korzystne kupić sobie pakiet na dziecko niż kupić pakiet w sumie dla siebie, tak? Ale no, miałam też takie zapytanie, a co jeżeli nie mam dziecka, albo no nie mam na kogo kupić, czy ja mogę też być dzieckiem? No niestety nie ma takiej opcji, no, ale jeżeli mamy takie możliwości, to warto te pakiety mieć. Również mamy pakiety ratalne dla dużych inwestorów, czyli dla osób po prostu, które dysponują większym kapitałem.
Dobrze. No i teraz idziemy dalej. Mamy również jeszcze pakiety, które możemy opłacać tylko z konta bonusowego, czyli tylko i wyłącznie z zarobionych już jakby prowizji, tak? Jeżeli oczywiście ktoś udziela się w programie partnerskim, bo jeżeli się nie udzielamy, no to w tym momencie po prostu nie musimy się tymi pakietami przejmować. No i jeszcze tak na pokrótce, bo tutaj bardzo nie chciałabym tego szczegółowo omawiać, tak? Mamy po prostu też program partnerski. Zmiana, która była w programie partnerskim, jest taka, że teraz jeżeli kogoś zarejestrujesz ze swojego linku, to nie dostaniesz po prostu bonusu w akcjach od tej osoby, dostaniesz tylko bonus w gotówce. Chyba że już masz status tutaj lider, tak? Od statusu lider zaczynają się również bonusy w akcjach, a jeżeli nie masz statusu takiego, no to w tym momencie po prostu dostajesz bonus w dolarach. Na statusie tutaj partner, na pierwszej kwalifikacji zarobiony z czterech poziomów, pierwszy poziom to jest 15%, na statusie konsultant mamy w tej chwili zarobek z pięciu poziomów, tak, te wszystkie tutaj dokładnie plany są rozpisane, co trzeba zrobić, żeby uzyskać dokładny status konkretny, także to jest wszystko dostępne, są wszystkie materiały na ten temat. Potem widzimy, że już lider zarabia z sześciu poziomów, a na przykład master, czyli kolejna kwalifikacja, zarabia z, już będzie 9 poziomów. Tylko że tutaj jest fajna rzecz bardzo, ponieważ master, żeby zarobić takie pieniądze, nie może być samolubny. Musi pomóc dwóm osobom, tutaj naprawdę zarabiać, trzem osobom zarabiać naprawdę dobre pieniądze. I jak będzie miał pod sobą tych trzech liderów, a liderzy już tam tutaj sami widzieliście, że zarabiają niemało, to w tym momencie on dopiero bierze kwalifikacje na wyższy jakby tutaj level, tak? Czyli to wymusza pomoc, jeżeli jesteś sponsorem i chciałbyś tutaj zarabiać, to musisz pomagać swoim poleconym w programie partnerskim, no bo inaczej jakby nie awansujesz. No i to mi się w sumie podoba, bo nie ma takiej sytuacji, że sponsor może tutaj zostawić bez pomocy swojego poleconego. Znaczy, no oczywiście wszystko może się zdarzyć, tak? Ale jeżeli ktoś chce awansować, no to musi pomagać to również swoim osobom. Tutaj mamy kolejna kwalifikacja ekspert, no to już w sumie żyć, a nie umierać, bo może taka osoba zarabiać z 20 poziomów. Kolejno, ostatnia kwalifikacja top ekspert. Tutaj odblokowuje się zarobek nawet do 24 poziomów, tak? O tym tutaj nie chciałabym za dużo mówić. Jeszcze za chwilę też odpowiem oczywiście na Wasze pytania, jeżeli jakieś w trakcie tej prezentacji się pojawiły. Jeszcze tutaj chciałam powiedzieć, że firma naprawdę nie szczędzi nam tych prowizji, ponieważ jeżeli tylko ją promujemy, to również daje nam dodatkowe bonusy, a to są bonusy za obrót taki w Twojej grupie, czyli jeżeli dużo osób kupuje te pakiety w Twojej grupie, to po prostu do pierwszej linii, tak? Czyli pamiętasz, z pierwszej linii masz zawsze 15%, możesz dostać dodatkowy procent, czyli na przykład zarabiasz wtedy nie 15, a 16, 17, czy nawet 18%, tak? Ale to jest, wtedy to się dzieje, kiedy po prostu osoby w Twojej grupie kupują te pakiety, nawet jeżeli nie są to osoby z Twojego linku, tak? Okej, i teraz tak, czy najczęściej zadawane pytania, tak? Czy ten projekt jest realny? No jeżeli uważnie słuchałeś tego webinaru, no to myślę, że jest to pytanie retoryczne. Oczywiście ryzyko jest w każdym biznesie, ale jak sam widzisz, w ten projekt jest zaangażowanych tyle międzynarodowych podmiotów, że ma ten projekt wszystkie znamiona, żeby odnieść sukces. Kiedy firma wejdzie na giełdę i kiedy otrzymam swoje dywidendy? No, odpowiedź jest taka, że de facto nie wiadomo, kiedy to będzie. No, najwcześniej za 2-3 lata, tak? Ponieważ samo wejście na giełdę to jest proces, musi zebrać się też specjalna komisja, wycenić dokładną wartość akcji. Także no niestety musimy się uzbroić w cierpliwość, tak? No, żeby to było szybciej, mogłoby teoretycznie to być szybciej, gdyby nastąpił jakiś cud, ale ja nie w cuda nie wierzę, wolę po prostu, żeby to się toczyło swoim normalnym trybem, tak? Czyli musi to po prostu być określona tutaj robota papierkowa zrobiona, żeby firma weszła na giełdę, no i przede wszystkim oni muszą na tej giełdzie zarabiać, tak? A żeby zarabiali, muszą zostać podpisane kontrakty z kolejnymi tutaj państwami, które chcą zainstalować u siebie tą kolejkę.
I to już pytanie odpowiadałam, jak to możliwe, że firma sprzedaje akcje, skoro jeszcze nie jest na giełdzie. Firma jest spółką akcyjną, ma pozwolenie na przedsprzedaż udziałów i de facto no, to jest odpowiedź na to pytanie. Jest taki link, też można sobie zobaczyć, że rzeczywiście mają ten międzynarodowy numer papierów wartościowych, czyli ten ISIN, czyli można sobie to wszystko tutaj sprawdzić. Tutaj Leszek pyta. Czy jest możliwość odzyskania pakietu? Rozumiem, że miałeś taką sytuację, że po prostu twój pakiet się anulował, tak? Czy twój pakiet się anulował? Można, tylko byś musiał napisać do Natalii, tak? Natalia podaje twój nick na Skype. To nie twój, tak? No dobrze, no w każdym razie taki jest nick do Natalii, tak? Na Skype'ie. I najlepiej wysłać, z myślnikiem to będzie, tak? Wysłać do niej po prostu dane odnośnie tego pakietu i może da radę coś zrobić, ale jeżeli już jest to mocno przeterminowane, to nie można, ale tutaj nie martw się, nic tutaj nie ginie. Jeżeli pakiet został anulowany, to środki wróciły na balans, tak? I z tych środków będziesz mógł wówczas wykupić inny pakiet, ale już nie ratalny, tylko będziesz mógł wykupić pakiet jednorazowy, tak? Bo po prostu takie zabezpieczenie daje firma, ok, zwraca te pieniądze, ok, przepraszam, no to Natalia zrobiła literówkę. Będziesz mógł wykupić pakiet na przykład jednorazowy w tym momencie z tych środków, które firma wróciła, no bo oni wracają pieniądze, ale no wiecie, tak, też takie jest zabezpieczenie, wynoszą jakby taki mają wniosek, tak, że jeżeli ktoś nie płacił rat, no to z tych środków zwrócą mu, ale będzie mógł wykupić już pakiet tylko jednorazowy z tych środków, tak? No się w sumie nie dziwię, bo też się muszą zabezpieczyć. Certyfikaty, kwestie techniczne, jeżeli oczywiście spłaciłeś wszystkie raty, no to w tym momencie możesz sobie, no się nawet nie możesz, powinieneś wypełnić certyfikat. Również teraz, nie wiem czy wszyscy wiecie, ale została wprowadzona możliwość, znaczy nie możliwość, tylko opcja weryfikacji, czyli może Ci wyskoczyć po prostu takie pole, że będziesz musiał jeszcze raz wpisać swoje dane, wysłać swój skan dowodu i potwierdzenie rachunku, tak? To w panelu może coś takiego wyskoczyć. Leszek pisze, to błąd systemu Skyway płatności. No to jeżeli to był błąd z jej strony, no to powinni jak najbardziej ten pakiet przywrócić, tak? Napisz do Natalii i myślę, że się dogadacie. Dobra, no i myślę, że tutaj powoli kończymy, tak? Tak jak mówię, jeżeli są osoby, które nie mają tutaj konta, chciałyby dołączyć, zapraszam do kontaktu z osobami, które Was tutaj zaprosiły i naprawdę warto się zarejestrować. Napisaliśmy i nie chcą przywrócić. No to mówię, spróbuj się skontaktować z Natalią, bo ona, że tak powiem, no najpierw się pisze do supportu, czyli tak na ten czat online, a potem dopiero, jeżeli oni powiedzą, że nie są w stanie tego załatwić, to najlepiej do Natalii. Wiem, że ona niestety ma bardzo dużo spraw na głowie, ale no wiem, że też bardzo skutecznie pomaga w takich sprawach. I wtedy postaraj się, że tak powiem, to załatwić. No chyba, że za duży okres minął już od tego anulowania, tak? Nie wiem, kiedy ten pakiet został anulowany i ile te raty były niepłacone, tak? Aha, to od Natalii do supportu pisaliśmy. Dobrze, to proszę powiedz Leszku, ile rat tam zostało pominiętych, tak? Czy to było tak, że na przykład kilka miesięcy ten pakiet nie został płacony? Czy to było tak, że nie wiem, że ta rata się przy dwie raty? No nie wiem, czy tutaj da radę jeszcze coś z tym zrobić. Jeżeli dwie raty już tutaj poszły, tak? No najwyżej trzeba będzie zrobić tak, że po prostu trzeba będzie kupić pakiet po prostu jednorazowy, tak? Wtedy kupujesz już z tych środków, które oni ci zwrócili, z szary, z akont. Pakiet jednorazowy. I nadal problem z płatnością kartami. No w tej chwili nie wiem, czy dalej można płacić kartami z Anglii i z USA, tak? Więc ciężko mi jest w tej chwili stwierdzić. No alternatywnie zawsze można wybrać opcję przelewu bankowego, tak? Nie można, no widzisz, no to niestety jest dalej z tym problem, no. Mam nadzieję, że w końcu to przywrócą, bo ciągle są z tą płatnością z tych zagranicy. Widzę problemy tymi kartami, no. Okej, dobra, czy jeszcze jakieś pytania mamy?
Czekam, czy macie jeszcze jakieś pytania. Jak nie mamy, no to kończymy w takim razie. Leszek pyta, jak utrzymać lidera, skoro problemy z płatnością? No de facto jakby problemy z płatnością są, jeśli chodzi o płatność kartą, ale nie w Polsce, tylko za granicą, tak? Czyli jeżeli Anglia, Ameryka, tak? No to w tym momencie jest z tym rzeczywiście w tej chwili problem. No to niech osoby płacą po prostu przez przelew bankowy, albo niech płacą przez na przykład Bitcoina. No to może byście chcieli płacić na przykład Bitcoinem, czy albo przelewem bankowym, tak? Bo jest też możliwość opłaty przelewem bankowym. Tak, żebym to lub nie każdy ma lub nie chce. Ale co nie chce? Nie chce Bitcoina, tak? No to mówię, no to jeżeli po prostu masz takie sytuacje, to nie, no nie ma co tutaj po prostu walczyć, że tak powiem, z wiatrakami, bo nie wiadomo, kiedy ta płatność kartą zostanie przywrócona, a po prostu zasugeruj takim osobom płatność przelewem bankowym. Jest też specjalna instrukcja, jak zrobić opłatę przelewem bankowym. Może za chwilkę mi się to uda znaleźć, a inny po prostu niech zapłacą przelewem. Dobre, no może potrwa to trochę dłużej niż płatność kartą, ale będziesz mieć z głowy i no po prostu taka tu jest możliwość w tej chwili płatności. Tak czy siak myślę, że to jest ok, bo można też oczywiście przez procesory, ale procesory pobierają prowizję, tak? No to po co, nie? Tutaj jest instrukcja. Instrukcja płatności przelewem. Tak, ale zamykają pakiety. Nie rozumiem, Leszku, o co chodzi, jak zamykają pakiety. No bo co zamykają pakiety, no dlatego, że ta osoba nie płaciła, tak? Także no, jeżeli ktoś nie zapłacił na czas, to w tym momencie no, jest taka opcja. Albo jeżeli jest problem z płatnością, to można zawsze napisać do supportu, żeby nie zamykali, nie anulowali pakietu, bo zostanie to opłacone, tak? Okej, dobra, no to myślę, że na razie tutaj wszystkie kwestie są wyjaśnione. No i chyba już tutaj nie ma pytań, tak? Jeżeli są, to jeszcze czekam minutkę i kończymy. Okej, dobra, no to dzięki bardzo i jesteśmy w kontakcie.